Wyobraź sobie, że jesteś nastolatkiem mieszkającym spokojnie gdzieś w Missouri, centrum Stanów Zjednoczonych. Dzień minął ci jak zwykle na wypełnianiu codziennych obowiązków, pokroju chodzenia do szkoły, sprzątania swojego pokoju czy spotykaniu się ze znajomymi. Nic nie zwiastowało tego, że w środku nocy dwójka dorosłych facetów włamie się do twojego domu, zwiąże cię, a następnie przestraszonego wrzuci do auta, by odjechać spod domu z piskiem opon. Mija wiele godzin, a droga kończy się pośrodku lasu, kilka stanów dalej, na drugim końcu Ameryki. Co to za miejsce? Kim są ci ludzie? Wokół ciebie jest wielu, dużo starszych mężczyzn, którzy zachowują się jak strażnicy więzienni prowadzący cię w kierunku jednego z kilku widocznych budynków. Instynkt daje osoby znać, który krzyczy walcz albo uciekaj. W walce raczej nie masz szans, bo jest ich zbyt wielu. Postanawiasz się wyrwać w idealnym momencie i uciekasz do lasu. Ku twojemu zdziwieniu nikt cię nie goni. Już wiesz, że będziesz wolny. Nie złapią cię. Ale złapali inni, ukryci w lesie, którzy tylko czekali na kogoś tak wyrywnego jak ty. Zostajesz zaprowadzony pod prysznic, gdzie grupa mężczyzn rozpoczyna proces dehumanizacji. Ścinają ci włosy, zabierają ciuchy, biżuterię i tożsamość. Za próbę ucieczki tracisz sznurówki, ale za to zyskujesz jaskrawo żółtą koszulkę i damskie różowe shorty, by po pierwsze upodlić Cię jak tylko się da, a po drugie, by było Cię łatwiej dostrzec w lesie, jeżeli jeszcze raz spróbujesz zwiać. Witamy w Elan, szkole dla niegrzecznych dzieci, gdzie spędzisz najbliższe kilkadziesiąt miesięcy. Dzisiejszy odcinek będzie jednym z najsmutniejszych i najstraszniejszych w historii kanału. Opowiem Wam o Elan School, czyli prywatnej szkole z koedukacyjnym programem modyfikacji zachowań dzieci. W rzeczywistości był to obóz tortur, rzekomo wychowawczy dla nastolatków, przypominający te rodem z II wojny światowej. Witajcie w samym środku czarnego serca. Wstęp przeze mnie opowiedziany nie jest wymysłem na potrzeby filmu. Jest to jeden z oficjalnych, drastycznych sposobów wcielenia uczniów w szeregi szkoły Elan. Nie wiesz kiedy i gdzie cię dopadną, a jak już im się uda, pazury Elan wbiją się w ciebie tak głęboko, że nie pozwolą ci zwiać. Ten konkretny opis to przypadek Jeffa kryjącego się pod pseudonimem Joe Nobody, mężczyzny, który przetrwał szkołę Elan, a swoją historię zobrazował i opisał w postaci Weptunu składającego się ze stu epizodów. Całość dostępna jest pod adresem elan.school, a przeczytanie wszystkich epizodów komiksu zajmie wam naprawdę dziesiątki godzin, długościowo przebijając niejedną książkę. Poza opisem panującej tam brutalności, niewolnictwa, znęcania się i wszelkiej maści tortur psychicznych oraz fizycznych, mężczyzna udostępnia dowody potwierdzające autentyczność tej swojej smutnej, deprawującej historii. A takich lub jej podobnych było naprawdę wiele. No ale czym tak naprawdę jest Elan School? Utworzona w 1970 roku placówka zbudowana w lesie niedaleko miasta Poland w stanie Maine, z pozoru była idealnym ośrodkiem pomagającym zbuntowanej i problematycznej młodzieży. Dolna granica wieku u dzieci w szkole zaczynała się już po osiągnięciu 12 lat, a sięgała znacznie wyżej niż wiek pełnoletności. Oczywiście do szkoły można było trafić w dowolnym wieku w tym przedziale. A wyjście uzależnione było tylko od tego, jak dobrze ofiara podporządkowuje się programowi. Przez cały swój czas istnienia, Elan słynęło ze swojego upadlającego, poniżającego i wyniszczającego psychikę systemu terapeutycznego, nie wspominając o znęcaniu się fizycznie nad uczniami. Rodzice, którzy zapisywali dzieci do Elan, kompletnie nie zdawali sobie sprawy z tego, jak wyglądają realia ośrodka. Warto dodać, że nie był to darmowy ośrodek. Zapisanie dziecka na rok do Elan kosztowało około 55 tysięcy dolarów, a z racji, że była to cena z wczesnych lat 70., dodając inflację na przestrzeni ostatnich 50 lat, wychodzi na dzień dzisiejszy około 280 tysięcy dolarów za rok. Ulotki zachęcały do współpracy, kusząc bezradnych opiekunów pięknymi obietnicami i słowami, które nawet blisko prawdy nie stały. Wmawiano im, że dzieci będą mogły jeździć na koniach na terenie ośrodka. Grać w piłkę, rozwijać się naukowo i behawioralnie. Propagandowe filmy reklamowe nagrywane przez zarząd Elan w towarzystwie absolwentów oraz przekupionych autorytetów również dodawały autentyczności, projektowi, który od początku karmił wszystkich dookoła fałszem i obłudą. When I walked through these doors, I was scared. You know, I was angry at my parents for sending me here. I thought they were overreacting and that they were just. Once again trying to control my life, because they didn't think I was doing a very good job. Nie mean ale nie but I didn't think about it at nie time żeby at least they nieświadomych ludzi, rodziców czy sędziów wysyłających dzieci do Elan kończyły się na etapie skontaktowania ze szkołą zapewniającą, że problematyczny nastolatek lub nastolatka zostanie poddany procesowi naprawczemu. One of the big things you have in Elan that you don't have at other schools of this type is that this demand, expectation that students perform. They have to carry their own the load. They have to do what's expected of them. Niewiedza sięgała również i uczniów, ponieważ szkoła prosiła o nieinformowanie dzieci o ich zaplanowanej karze. Nieświadomych często w środku nocy, jak w przypadku Jeffa, zwyczajnie porywano, a szkoła tłumaczyła to chęcią uniknięcia obowiązku uczestnictwa w programie naprawczym. Było to po prostu legalne porwanie, reklamowane jako eskorta nastolatków a firmy oferujące takowe usługi istnieją po dziś dzień w Stanach Zjednoczonych. Czas w Elan był jedyną wartością, która była stale monitorowana i ograniczana uczniom, a także odbierana w ramach wszelkich kar. Tak naprawdę można wymienić trzy segmenty, które były jedynymi aktywnościami w Elan. Sen, szkoła i przez znaczną część dnia był to program Elan, który był programem naprawczym, rzekomo. Postawiłem sobie za cel dostarczyć wam jak najdokładniejszy opis szkoły. Z tego też powodu odcinek jest tak długi, jednakże film zawiera odnośniki czasowe, więc możecie bez problemu skoczyć w dowolnie wybrane przez siebie sekcje. Polecam jednak przesłuchać całość opisu szkoły z koszmarów, bo uwierzcie mi, to co tutaj usłyszycie, nie mieści się w głowie. Od samego początku szkoła Elan miała na celu odczłowieczenie i zdemoralizowanie uczniów, którzy tam trafiali, dążąc do zniszczenia ich poczucia ludzkiej godności i przekształcenia ich w niewiele więcej niż posłusznych niewolników. Osiągnięto to poprzez odrażający styl wojny psychologicznej. Wszystko w Elan, nawet jego lokalizacja, zostały stworzone właśnie wokół tego celu. Zacznijmy od początku. Po dotarciu na miejsce, nieświadome niczego dziecko zamykane jest w pokoju z jednym z budynków kampusu wychowawczego po wcześniej przeze mnie opisanym odebraniu tożsamości, to znaczy ścięciu włosów i zabraniu wszelkich charakterystycznych dodatków, pokroju, kolczyków czy różnorakich opasek. Buntowniczy lub zwyczajnie pychowy nastolatek od momentu postawienia stopy w ośrodku po raz pierwszy traci wszystkie możliwe prawa, jakie posiadał w poprzednim życiu. Tutaj zaczyna się zupełnie nowy etap życiowy, mający za cel jak najbardziej wyprać mózg dziecka i uczynić go kolejnym dobrze naoliwionym trybikiem w wielkiej maszynie nazwanej Elan School. I idąc logiką ośrodka, nie ma takiego trybika, którego nie da się naoliwić. Każdy w końcu się ugnie i zostanie wcielony w odmęty piekielnie sprawnej inżynierii, funkcjonującej w brutalny sposób przez dziesiątki lat. W Elan pierwszą rzeczą, jaką się uczysz, to to, że stąd nie uciekniesz, powiedział Joe Ricci. Niezależnie od pory dnia, w której nowy członek kultu Elan zostawał wcielony, pierwszą osobą, którą poznaje, jest jego, zależnie od płci, wielki brat lub wielka siostra. Kim owy opiekun jest, wyjaśnię później. To właśnie ten opiekun wyjaśnia podstawowe zasady panujące w Elan, a także jest odpowiedzialny za doprowadzenie nowej osoby przed Radę Nadzorczą, do której finalnie trafia każdy w swoim pierwszym dniu. To tutaj każda osoba dowiaduje się, że posiada grzech pierworodny, który w nomenklaturze Elan nazywany był winą. Aby się z niego oczyścić, należy przejść przez specjalny program, którego długość może trwać i najczęściej trwała kilka lat. Witamy w Elan, prawdziwym piekle na ziemi. Każdy dzień rozpoczynał się od trzyminutowej porannej rutyny polegającej na umyciu zębów, ubraniu się i pościeleniu po sobie łóżka, wszystko w akompaniamencie krzyków Wielkiego Brata. Przypominało to wojskową musztrę z tym, że w wojsku masz na to więcej czasu, a poza tym jesteś tam dobrowolnie i nie masz 12 lat. Następnie zbiórka w głównej hali, gdzie uczniowie mieli 5 minut na zjedzenie śniadania, a czasem nawet i mniej, co zależało od wielu uwarunkowań, o których również powiem w dalszej części tego materiału. Dopiero później dzień rozpoczynał się od szkoły, oczywiście dla tych grzecznych wybrańców. Mimo odbywających się zajęć lekcyjnych w ośrodku, nikt, włącznie z nauczycielami, nie przewiązywał do nich wagi. Tak prawdę mówiąc, szkoła była zepchnięta na dużo dalszy niż tylko boczny tor. Nie było testów, zadań domowych, wykładów. Obowiązkowych lektur, prac grupowych, odpytywania, a także plecaków, podręczników, przyborów szkolnych czy zwykłych zajęć kreatywnych, takich jak muzyka czy technika. Nawet wychowanie fizyczne było zwykłym bieganiem w koło przez 45 minut bez przerwy. I lepiej, żeby nikt tej przerwy nie wymagał, bo konsekwencje były bardzo surowe. Podczas zajęć szkolnych obowiązywały te same zasady, co podczas snu lub w trakcie wykonywania programu a zasady nie omijały ani jednego skazanego w Elan nastolatka. Choć samo słowo nastolatek to bardzo duże niedopowiedzenie, ponieważ do Elan, tak jak już wspominałem, trafiali dwunastolatkowie, których jedyną winą było to, że mieszkali w domu dziecka, który miał podpisany kontrakt z Elan, ale również i siedemnastoletni kryminaliści, którzy dopuszczali się gwałtów, napadów czy nawet odebrania cudzego życia. Finalnie obie te skrajności trafiały do ośrodka, gdzie zaczynały od tego samego poziomu. Ich przyzwyczajenia i charaktery były sumiennie tępione i tłamszone, żeby dać im do zrozumienia, że są tutaj nikim. Na swoją pozycję należy zapracować. A, zapomniałem dodać jednej piekielnie ważnej rzeczy. Wszystkim, począwszy od planu dnia, przez kary na obowiązkach i postępie programu kończąc, zarządzali uczniowie. Przez lata funkcjonowania Elan uczniowie wykształcili pięć nieformalnych zasad, które panowały wewnątrz szkoły. Myślę, że pierwsza z nich jest zrozumiała sama w sobie. Zaczynasz jako nikt. Stawiając stopę w Elan po raz pierwszy jesteś najświeższym nabytkiem szkoły, tak więc masz najmniej praw. Mówiąc dokładniej, żadne. Jesteś od tego, żeby być zgnojonym do zera, żeby móc potem się wykazać i odbić od dna. Z kolei w przypadku, gdy nowy narybek pokazuje pazur, do gry wchodzi reguła numer dwa. Stawiaj się, a będziesz miał jeszcze mniej. Elan było bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o system kar. Próby zadzierania nosa kończyły się bardzo, bardzo, bardzo boleśnie dla awanturników, zarówno na podłożu psychicznym, jak i fizycznym. Jeżeli chodzi o znęcanie się, mało jakie miejsce jest w stanie dorównać elan, jeżeli chodzi o pomysły. Pamiętajcie, że ciągle mówimy o ośrodku wychowawczym dla nastolatków, prowadzonym przez nastolatków. Reguła numer 3 to coś, czego każdy musiał nauczyć się na własnej skórze: nie ufaj nikomu. Elan wykształciło swój system oceniania innych na podstawie tego, jak dobrze wpasują się do programu. Ten stawiał trzy rzeczy na piedestale: przyznanie się do winy, gnębienie popełniających winę i donosicielstwo. Uczniowie donosili na innych za najmniejsze błahostki, by przypodobać się tym na górze, a często do osiągnięcia swojego celu wykorzystywali podstęp, zastraszanie czy zwyczajne kłamstwo. Znanym i często wykorzystywanym przykładem takiego zachowania było to, gdy uczeń A potajemnie namawia ucznia B do ucieczki. W końcu razem nam będzie raźniej. Gdy przychodzi do realizacji planu, A przychodzi na miejsce ze starszym stopniem kolegą, by złapać B na gorącym uczynku. Bywało też tak, że Big Brother pełniący nocną wartę w pokoju szeptał do ucha śpiącego ucznia, by sprawdzić, czy ten rzeczywiście śpi. Możecie się domyślić, co się działo, gdy ten się obudził lub faktycznie nie spał. Zawsze można było również zwyczajnie wymyślić cokolwiek i donieść na innych. W Elan nie było czegoś takiego jak niewinność. Wskazana osoba i tak otrzymywała karę, niezależnie czy to popełniła czy nie. To prowadzi do reguły numer 4. Znajdź sobie ofiarę albo sam staniesz się ofiarą. Elan było próbą charakteru. Zupełnie jak w więzieniu, tak i tutaj najsilniejsze jednostki miały najwięcej wygód. O ile tak można powiedzieć o tych ochłapach, których nawet tym najmniejszym nie było dane zobaczyć. Ale jak już wspominałem, siła pochodziła tylko z jednego źródła pozycji w programie, a nie z brutalnej siły. Ostatnia zasada podsumowuje wszystko, czego dowiedzieliśmy się o Elan, choć nadmieniam, że to tylko wierzchołek góry lodowej. Martw się o siebie, a nie o innych. Nieważne jak wysoko jesteś, zawsze znajdzie się ktoś wyższy rangą, kto może ciebie gnoić. Nie może się to na tobie odbić, ponieważ reakcje nie są mile widziane w Elan. Przyjmij z pokorą swoją karę i zniszcz tych pod sobą, podkopując ich jak tylko się da. A czy masz się nimi przejmować? Oczywiście, że nie. Albo oni będą cierpieć, albo ty. A w Elan przede wszystkim chodzi o samego siebie. Poza tymi pięcioma nieformalnymi zasadami były trzy kardynalne utworzone przez zarząd Elan. Brzmiały one zakaz seksu, zakaz przemocy i zakaz używek. Znając jednak Elan, możecie wiedzieć, że były one wyniesione do abstrakcyjnego maksimum. Jako seks traktowane było nawet patrzenie się w kierunku dziewczyn. Podanie ręki było traktowane jako naruszenie czyjejś przestrzeni, tak więc jest to przemoc, a używki to wszystko, co było na stołatkowi potrzebne, jak posiadanie własnego kremu do golenia, bo w składzie są drobne ilości alkoholu. Witamy w Elan, krainie abstrakcji. Zanim zacznę Wam opowiadać o rolach w szkole Elan, panującej wewnątrz hierarchii, systemie kar oraz kroków terapeutycznych, warto poznać nomenklaturę panującą w środku, a ta jest szczególnie ciekawa. Podobny do gwary więziennej żargon znany był tylko uczniom z Elan, a słowa przez nich używane nie miały absolutnie żadnego sensu, gdyby przełożyć je na codzienne życie. Wyobraźcie sobie tylko, że podbiega do was zestresowany nastolatek mówiący, że uciekł z ośrodka, gdzie wielki brat, nocna sowa i silny kazali mu nie reagować, bo pukał. Jako doświadczenie edukacyjne dostawał narożnik, główne spotkanie lub szorowanie. Musi się śpieszyć, bo było wołanie, a za rozłączenie będzie wpisane do księgi. To kompletnie nie ma żadnego sensu, o czym doskonale wiedzieli założyciele Elan. Cały ten słowniczek został stworzony z dwóch powodów. By w razie próby do nosu, osoby ze świata zewnętrznego nie wiedziały o czym w ogóle jest mowa, i by jeszcze lepiej prać mózgi uczniom, całkowicie zmieniając ich sposób myślenia. Wszystko dla Elan. Szkoła była podzielona na role, a ich pozycję ustalali sami uczniowie. Wcześniej wspominałem, że Elan to szkoła dla nastolatków prowadzona przez nastolatków, i tak właśnie było. Pierwsi uczniowie w Elan prowadzeni byli przez opiekunów założycieli, a z czasem jak dochodziło coraz więcej uczniów, to zaczęło się tworzenie hierarchii, na szczycie której stali pierwsi, najwytrwali się uczniowie, a opiekunowie mogli w końcu usunąć się w cień. Po latach rządów brutalną ręką uczniowie wyrobili wiele pozycji i wiele zasad, powodując, że szkoła stała się samonapędzającym się mechanizmem, niczym szczelnie zamknięty i idealnie funkcjonujący ekosystem który nie wymagał już żadnych ingerencji z zewnątrz. Najniższym stopniem jaki można było uzyskać w Elan, był shutdown lub scrubber, slangowo oznaczające dziwkę. Słowo pochodzi od angielskiego scrub, czyli szorować, i to właśnie tym zajmował się scrubber. Od rana do nocy jedynym zajęciem scrubbera było szorowanie podłóg, toalet czy śmietników, a taka osoba była w rankingu traktowana jak ktoś na ujemnym poziomie. Nowi uczniowie w Elan startowali z poziomu zero i tym samym już byli wyżej od skraberów. By tak nisko upaść wcale nie potrzeba wiele. Dowolna osoba z dowolnego poziomu mogła stać się dziwką, jak tylko doszłoby do poważnego złamania zasad. Oznacza to mniej więcej tyle, że nikt nie mógł czuć się bezpiecznie, ponieważ w każdej chwili można było stać się popychadłem dla dosłownie wszystkich. Elan are taught to obey made to, work at jobs to do what told to do. Non-strength, czyli w nomenklaturze Elan Niesilni, to podstawowa rola, którą otrzymywał każdy nowy nabytek ośrodka. Zwykle służyła ona do tego, żeby udowodnić nowemu, że jest nikim, i tym samym zmusić go do posłuszeństwa, jeżeli nie chce być już tak dłużej traktowany. Co dokładnie było takiego, czego Niesilni nie mogli robić i za wszelką cenę chcieli tego unikać. Już wam tłumaczę. Niesilni jedli ostatni w kolejce, no chyba że wliczamy skrabera. Gdy jedzenie czekało na stole, zegar odliczał 15 minut. Niesilny siedząc przy stole z innymi, wyższymi rangami, mógł sięgnąć po posiłek dopiero wtedy, gdy wszyscy inni już wybrali najlepsze kąski. Niesilni nie mogli się odzywać. Czasem i całe dnie spędzali w ciszy, a jedyną osobą, z którą mogli rozmawiać, byli silni, o ile ci odezwali się jako pierwsi. Niesilni nie mogli pierwsi inicjować żadnych rozmów. Nie wolno im było również utrzymywać kontaktu wzrokowego z innymi niesilnymi, a próba jakiegokolwiek nawiązania kontaktu była surowo karana, nie wspominając o relacjach damsko-męskich. Te w szczególności były surowo zab zabronione, a nawet patrzenie w stronę płci przeciwnej, jak wam już wcześniej wspominałem, było traktowane jako próba odbycia stosunku seksualnego, co było błędem kardynalnym. Wcześniej mówiłem, że donoszenie na innych to jeden z filarów Elan. Donosić można za wszystko, za to, że ktoś za długo patrzy się w okno, czyli pewnie rozmyśla o ucieczce. Za to, że pytany odpowiada za cicho. Za to, że pytany odpowiada za głośno. Udaje, że śpi. Bierze prysznic dłużej niż dwie minuty. Próbuje czytać książki i inne abstrakcyjne sytuacje, które nie są zakazane nawet w więzieniach. No, nie w Elan. Tutaj uczniowie są od tego, by zniszczyć cię psychicznie. Średni czas wyjścia z pozycji niesilnego to od sześciu miesięcy do roku, o ile będzie się sumiennie donosiło na innych uczniów. Chciałoby się rzec kolegów, ale w Elan nie ma kolegów. Relacje są zabronione, a za spoufalanie się czekacie kara. Strength, czyli silni, to pierwsza grupa mająca jakąkolwiek władzę. Choć w dalszym ciągu ograniczoną. To oni byli odpowiedzialni za opiekę nad niesilnymi, sprawując wiele różnych pomniejszych ról, głównie opiewających o bycie strażnikami. Nie będę opisywał każdej pomniejszej roli, jednakże przytoczę wam kilka, by pokazać, jak wielki przeskok panował pomiędzy nowo przybyłymi. A ich piętro wyższymi odpowiednikami. Po pierwsze, silni mogą poruszać się swobodnie po terenie ośrodka oraz rozmawiać z kim chcą i kiedy chcą. Jeżeli chodzi o pełnienie obowiązków, to silni często pełnili rolę wspomnianych na początku wielkich braci i wielkich sióstr. Byli to prywatni opiekunowie, którzy za cel mieli pilnować nowego ucznia i towarzyszyć mu w pierwszych dniach. Ekspedytor starzysta to najniższa subranga wewnątrz rangi silnej, polegająca na chodzeniu całymi dniami z podkładką do pisania i notowaniu wszystkiego, czego wymaga od Ciebie góra, czyli podejrzanych zachowań, miejsc pobytu uczniów, a także dziesiątek podobnych kartek. Codziennie. Powołana też była jednostka tzw. special person, czyli specjalnych osób, które nie byli nikim więcej jak strażnikiem pełniącym warte 1 na 1, na przykład w izolatce. Nocna sowa to opiekun chodzący nocą od pokoju do pokoju, sprawdzając czy wszyscy już śpią, no i lepiej dla nich by tak było. Kolejny stopień, na który składają się przede wszystkim zarządcy departamentów takich jak ekipa serwisowa, ekipa kuchenna, komunikacja czy ekspedytorzy, to high strength. Ci, którzy osiągnęli poziom rangi o tak dużej sile, mieli specjalne traktowanie. Mogli czytać książki w swoim wolnym czasie, którego i tak praktycznie nie mieli a jak już spisali się dobrze w kontrolowaniu i gnębieniu tych pod sobą, to w nagrodę raz na tydzień dostawali puszkę Coca-Coli. Chief, lub po polsku szef, jest zasadniczo szefem policji w ośrodku, kimś nawet wyżej niż high strength. Taka osoba nie ma ograniczeń co do władzy, o ile może zapewnić bezpieczeństwo. Gdy ktoś podniósł krzesło i zamachnął się nim jak kijem, ktoś inny krzyknąłby chief, a szef i jego wybrany gang zajęliby się tym bardzo szybko i bardzo brutalnie. Szef i wszyscy z jego błogosławieństwem mieli opaski zaciskowe do krępowania i latarki do gonienia Cię po lesie, jeżeli spróbujesz uciec. Często pomagał mu nightman, czyli zatrudniony z zewnątrz dorosły, któremu najpewniej frajdę sprawia pilnowanie i brutalne karanie dzieciaków za łamanie nocnych przepisów. Koordynator był najwyższą możliwą rangą do zdobycia. Każdego dnia koordynator musi zarządzać codziennymi operacjami domu, w tym budzeniem, ochroną, posiłkami, harmonogramem na dany dzień, przygotowaniami do szkoły, karami i tym podobne. Za wszelkie odchylenia od normalnego dnia obwinia się właśnie koordynatora. Na przykład jeżeli ktoś uciekł w dniu, w którym ty jesteś koordynatorem, ponieważ była to pozycja, którą dzieliło kilkunastolatków dzień po dniu, no to jesteś za to odpowiedzialny i zostaniesz surowo ukarany. Nie dziwne więc, że koordynator był bardzo wymagający, ponieważ dzielił go tylko jeden krok od ukończenia programu. Nad koordynatorami była tylko jedna możliwa ranga do osiągnięcia. Pełnoprawni pracownicy Elan, nazywani personelem. Byli to najwięksi zwyrodnialcy spośród wszystkich możliwych rang. Całkowicie bezkarni, często byli uczniowie Elan, którzy nie znali innego życia i pozostawali w szkole, by zatruwać życia i niszczyć psychicznie kolejne pokolenia nieszczęśników, którzy trafili do tego ośrodka pośrodku lasu, gdzie nikt nie słyszy twoich krzyków. Głównym celem Elan nie było wychowanie i naprawienie zdemoralizowanej młodzieży. Celem szkoły było wypranie ucznia z emocji, a także wypranie mózgu takiej osoby, powoli zamieniając ją w kogoś, kogo od początku się bała. W zimnego, pozbawionego uczuć psa, nauczonego wykonywać komendy pod groźbą kary, bo w Elan nie było próśb. Gdy ktoś wyższy rangą odzywał się do kogoś pod sobą, to tylko dlatego, by albo go za coś zganić, albo rzucał polecenie, które lepiej żeby było wykonane. W Elan panowała stała atmosfera strachu i niepokoju. Jako rezydent nigdy nie mogłeś być pewny tego, czy przypadkiem nie zawiniłeś w jakiś sposób lub czy ktoś na ciebie nie doniósł, posługując się fałszywymi oskarżeniami. Nie wiesz, kiedy opuścisz ośrodek, bo w przeciwieństwie do skazańców więziennych nie masz wyroku. Wszystko zależy od tego, jak dobrze przyjmiesz program i awansujesz w hierarchii. Na każdym kroku mury Elan przypominały uczniom, że są pełni grzechu, który należy wyleczyć poprzez program. Ściany ośrodka były dosłownie pokryte plakatami tak gęsto, że w niektórych pomieszczeniach ciężko było znaleźć pusty kawałek ściany. Plakaty, które głosiły, Widzimy Cię, jesteś winny, Elan cię uwolni, czy inne hasła pokroju, Wyznawaj Elan, były tworzone przez zmuszonych do tego niesilnych. Oczywiście, gdy plakatów było za mało lub nie były w stylu Orwellowskiego 1984, no to kończyło się to karą. Wielu ludzi pozostawało nieświadomych tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Nieświadomych lub zwyczajnie ignorujących. Znaczna większość nauczycieli, pielęgniarka czy menadżer kuchni byli zwykłymi pracownikami i po prostu nie mieli pojęcia o terrorze uczniów, bo tak właśnie działał nadzór i komunikacja w Elan. Wszystkie próby nawiązania kontaktu ze światem, nazwijmy to, zewnętrznym były natychmiastowo ucinane, a ci, którzy domyślali się czegoś więcej, albo byli przekonywani przez zarząd Elan o tym, że po prostu uczeń ześwirował i nie ma powodu do obaw, albo szybko tracili pracę, a to była surowa kara dla ludzi otrzymujących rodzinę, a o nową pracę jako nauczyciel było raczej trudno. Dlaczego? Wśród nauczycieli nie było ludzi wyedukowanych w zakresie psychologii czy pedagogiki. Wychowywali ci uczniowie dłużsi stażem, byli uczniowie elan zatrudnieni na etacie, nieprzygotowani do roli nauczyciela ludzie albo po prostu pojeby z zewnątrz, którym przyjemność dawała sadystyczna praca. Niedziwnym więc, że będąc otoczonym takimi ludźmi w domu wariatów, chłonny świata nastolatek sam stawał się szaleńcem. Miejsca takie jak Elan działają właśnie dobrze dlatego, że powoli przetrzymywani wewnątrz więźniowie zapominają, czym tak naprawdę jest normalność. Jesteś torturowany psychicznie i fizycznie dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Aż w końcu nie masz już możliwości porównania swojego dobrego samopoczucia do czegokolwiek innego. A to dlatego, że nie wiesz, jak to jest się dobrze czuć. Jedyne emocje to wściekłość i smutek, ale nawet i tego w Elan nie można pokazać. Reagowanie w jakikolwiek sposób to grzech. Rzeczywistość zostaje załamana, a wolność ograniczona bardzo brutalnie, przez co stajesz się miękki i plastyczny jak glina. Otaczając się i żyjąc z ludźmi, którzy przeszli ten sam proces niszczenia od środka, nie ma szans na zatrzymanie postępujących zmian. Zostaje jedynie akceptacja i ewentualne próby napraw własnej głowy w przyszłości. Elan nauczyło uczniów jednej ważnej rzeczy. Systemu nie da się pokonać i nie da się go zniszczyć. Trzeba stać się jego częścią. Częścią tego napędzanego kłamstwem, nienawiścią i krwią kultu. Elan to organizacja istniejąca od ponad 41 lat. Niesprawdzona i niezbadana, a wciąż rządzona przez uczniów. Mogę tylko zakładać, że w głowie wielu uczniów, zwłaszcza na początku, roiło się od pomysłów i planów ucieczki. Jednym z nich na 100% było poinformowanie rodziców, by wyrwali ich z tego przedsionka piekieł. Jak wielkie rozczarowanie musiało to być, gdy dowiedzieli się, że prawo do telefonu nabywa się po mniej więcej roku odsiadki. Kontakt telefoniczny był luksusem dla nielicznych, oczywiście dostępnym od konkretnej rangi. Wszystkie połączenia były przekierowane ze specjalnej należącej do Elon stacji, gdzie operator monitorował rozmowy. Trzeba być głupcem, jeżeli liczyło się na swobodną rozmowę. Przed każdym telefonem uczeń trenował przebieg rozmowy, posługując się specjalnym skryptem przygotowanym przez zarząd. Jak się domyślacie, w skrypcie nie było mowy o złym traktowaniu, za to o szkole mówiono w samych superlatywach. Gdy uczeń pokazał na próbach, że potrafi się dostosować do scenariusza, dostawał pozwolenie na wykonanie telefonu. Nie tylko operator przysłuchiwał się rozmowie, ale i specjalnie wyznaczona do tego osoba stojąca zaraz obok, Gotowa zakończyć połączenie i wyrywać ci słuchawkę z ręki, jak tylko zauważy odskocznie od wyuczonego schematu. Ci, którzy byli wystarczająco zaszczuci, kłamali i poruszali się po utworzonych przez Elan ścieżkach dialogowych, żeby tylko usłyszeć głos matki lub ojca. Ci, którzy chcieli wołać o pomoc, byli szybko pacyfikowani, a rozmowę przejmował operator, tłumacząc się słabym zasięgiem i zapewniał, że syn lub córka mają naprawdę się świetnie. Podczas gdy ich dziecko najprawdopodobniej w tym samym czasie dostawało srogą karę za niesubordynację. Podobnie wyglądała sytuacja z listami. Każde słowo było pisane w obecności wyższych rangą i przez nich też monitorowane. Oczywiście, na kontakt listowny również trzeba było sobie zasłużyć. Wszelkie próby kontaktu w początkowych fazach jako niesilny nawet nie docierały do ucznia. Listy były czytane, a połączenia odbierane przez operatorów zapewniających, że tak jest lepiej dla ich dziecka. Musi się usamodzielnić, ale wszystko jest w porządku i nie ma czym się martwić. To wszystko było doskonałą iluzją, w którą rodzice chcieli wierzyć, no i wierzyli. Największym ciosem dla nastolatka musiało być tzw. Parent Group, czyli po prostu spotkanie z rodzicami. Tu też przeprowadzano trening z uczniami, jednakże tym razem był on wyjątkowo brutalny. Trenowano uczniów, by ci atakowali słownie swoich własnych rodziców, będąc dla nich bezwzględnym jak bokser podczas walki o pas. Z tym, że nagrodą dla ucznia była jego obiecana nadchodząca wolność. Wmawiano im, że jeżeli nie zagrają tego wystarczająco dobrze, to już nigdy nie będą mieli drugiej szansy. Tak więc pierwsze spotkanie z rodzicami po miesiącach rozłąki kończyło się kilkunastominutowym wrzaskiem, pełnych najgorszych obelg w stronę najukochańszych osób. Wytresowany jak pies, uczeń poprzez przemoc nauczył się nie stawiać żadnego oporu i wykonywać każdy rozkaz, także ten, by zamienić się w broń gotową wystrzelić salwą wulgaryzmów w osoby, na których najbardziej mu zależy. Warto dodać, że każda kontrolna wizyta w Elan była zapowiadana wcześniej z urzędu stanu Maine. To dawało im wystarczająco dużo czasu, by się przygotować na wszelkie ewentualności. Jak już wcześniej wspomniałem, filarem Elan było wywoływanie strachu wśród uczniów, a nic nie działa lepiej jak strach przed karą. W zasadzie nie różniły się one niczym od tortur, a ambicja żądnych krwi nastolatków sprawiała, że testowały się coraz bardziej wymyślne. Oczywiście Elan nie traktowało tych tortur jako swoiste kary za przewinienia. Nazywano to learning experiences, czyli doświadczenie edukacyjne, mające nauczyć takiego gagatka, żeby więcej nie zachowywał się w podobny sposób. The idea is not to punish. Right? The idea to, wierzyć, społeczeństwo, społeczeństwo, Od prostych odczłowieczających zabiegów, takich jak specjalny jaskrawy ubiór, zesłanie kogoś do rangi skrabera czy nakaz noszenia wielkiego znaku z wypisaną na nim popełnioną winą, do mocniejszych kar, wszystko w Elan opierało się na czasie. Każde doświadczenie edukacyjne bazowało na długości wykonywania czegoś w czasie, a im gorsze przewinienie, to nie dość, że była to cięższa, to i dłuższa kara. Odbierane były minuty z porannej higieny lub z czasu na zjedzenie obiadu. Odbierano przywileje i rangi. Karano pobiciami, a także zmuszano nieposłusznych uczniów do spania na dworze jak pies obronny. Oblewano sosem elektrycznym, czyli chorym wymysłem psychopatów z Elan. Była to mieszanina kału, moczu, nasienia. Musztardy, keczupu i innych obleśnych rzeczy, czym następnie oblewano ofiarę często skrępowaną. Wiązano buntownika w kaftan bezpieczeństwa, którego nie ściągano nawet do jedzenia, ofiara musiała sobie radzić sama, przy pomocy tylko swoich ust. Krępowano również uczniów w pozycji hoktaj, czyli leżącej na brzuchu, ze wszystkimi czterema kończynami wyciągniętymi za plecy, związanymi razem. Pozycja ta uznana jest za niehumanitarną, ale w Elan nie obowiązują żadne zasady. Dlatego tak też związane osoby często pozostawały w niej przez kilka, a nawet kilkanaście dni. Znane są pojedyncze przypadki dźgnięć, a nawet i gwałtów, lecz nie były to typowe metody stosowane przez psychopatów z Elan. Zabycie nosicielem chorób robiono koronę, w której właściciel musiał chodzić. Jedna z dziewczyn w Elan zarażona syfilisem musiała nosić na głowę koronę z tamponów również z użytych. Jeden z uczniów zasugerowałby może zaadoptować psa i umieścić go w ośrodku z dziećmi, który choć trochę pomoże rozładować napięcie panujące wśród uczniów. No a zarząd odpowiedział: Skoro tak bardzo chcesz mieć psa, to sam nim zostaniesz. Od tego momentu dzieciak zmuszony był szczekać, załatwiać się na dworze, jeść psie żarcie z miski i być wyprowadzanym na spacery na smyczy. Najbardziej niszczącym psychikę sposobem na złamanie ofiary było tak zwane general meeting. Przed winnym ustawiały się wszystkie osoby z jednego z domów na kampusie. Następnie, jedna po drugiej, przez kilka minut musiały krzyczeć prosto w twarz z całych sił swojej ofierze, grożąc jej, ubliżając w najgorszy możliwy sposób i poniżając jak tylko się da. Aż ogłuszający potok wyzwisk, kpin i wulgarnych pejoratywów nie wejdzie do głowy karanego dziecka. Gdy braknie już sił. Przychodziła kolej na nową osobę. Za chwilę usłyszycie nagranie z ukrycia, które pokazuje kilkunastosekundowy urywek prosto z jednego z takich general meetingów. A teraz wyobraź sobie, że tak wściekła osoba stoi 20 cm przed Twoją twarzą, a krzyki nie ustają przez godzinę. Nie miało to znaczenia, czy nastolatek płakał, czy błagałby by przestali. Krzyki trwały, dopóki nastolatek nie został całkowicie psychicznie i emocjonalnie złamany. General Meetingi były bardzo częstym zjawiskiem, odbywającym się prawie codziennie i zwykle kilka razy dziennie. Dzień bez takiego spotkania był niezwykłą rzadkością. Miały one na celu nie tylko odczłowieczenie i psychiczne zniszczenie ofiary, ale także innych uczniów, którzy brali w tym udział. Elan zmieniał swoich studentów w żywą broń. Odbierał człowieczeństwo zarówno sprawcy, jak i ofiarom. Szkoła niszczyła poczucie własnej wartości i niezależności, redukując je do bezmyślnych robotów, kontrolowanych przez sadystycznych dewiantów, którzy ją prowadzili. Nieuczestniczenie w general meetingu było uważane za winę i jak zwykle było karane. Ten obrzydliwy sposób był nazywany terapią, mającą na celu poprawić Twoje myślenie i poddać się Elan. No i pamiętaj, nie reaguj. Jeśli chcesz jak to Jeśli chcesz jak adolescent. Sposób karania w Elan był tak wymyślny, tak brutalny i nieludzko zaplanowany, że gdyby komukolwiek udało się opowiedzieć o tym nieświadomym ludziom, to nikt by w to nie uwierzył, sądząc, że dana osoba albo kłamie, albo zwyczajnie wyolbrzymia. Tym sposobem nie było szansy na to, by ktoś z zewnątrz mógł pomóc nastolatkom uwięzionym przez ich rówieśników. You know, you don't even have Najgorszym, choć w rozumieniu Elan najlepszym sposobem na ostudzenie cudzego zapału do buntowania się i drogą do zniszczenia kogoś psychicznie, było wrzucenie takiej osoby do izolatki, która nazywała się narożnikiem. The Corner. Winny nastolatek lub nastolatka trafiali do miniaturowego pokoju, gdzie znajdowało się jedynie krzesło i nic więcej. Buntownik siadał na krześle ustawionym tak, by siedzieć na wprost jednego z rogów pokoju, widząc nic innego jak dwie łączące się ze sobą ściany. Wszystkiemu przyglądał się siedzący w tym samym pokoju special person, czyli strażnik izolatki. Po co potrzebny był strażnik? Po to, by upewnić się, że osoba w narożniku nie ma dostępu do zupełnie jakiejkolwiek rozrywki. Chociażby miało być to liczenie na palcach, czy zamknięcie oczu i wyobrażanie sobie wymyślonych sytuacji. Jedynym, co taka osoba mogła, a wręcz musiała robić, to siedzieć wyprostowanym i gapić się w róg pokoju. Wszelkie próby pochylenia się, wstania, kręcenia głową na boki, mówienia do siebie, czy oczywiście próby ucieczki były bardzo szybko tłamszone, często używając do tego brutalnej siły jednej lub więcej osób. Plan dnia osoby w izolatce był gorszy niż plan dnia więźniów w najgorszych więzieniach świata. Pobudka zaczynała się przed resztą uczniów, by zostać wrzuconym na dosłownie jedną minutę pod prysznic, a kolejne dwie minuty spędzić na myciu zębów pięć minut na zjedzenie śniadania. Płatki z mlekiem dla grzecznych i spokojnych, a resztki z wczorajszej kolacji dla awanturników. Oczywiście wszystkie posiłki były spożywane w izolatce. Cztery kolejne godziny to czyste gabienie się w narożnik. Po tym czasie uczeń dostawał kolejne, uwaga, pięć minut na zjedzenie obiadu czyli resztek z obiadu przed chwilą jedzonego przez innych uczniów. Kolejne cztery godziny w narożniku i kolejne pięć minut na resztki z kolacji. Teraz zostało już ostatnie w bieżącym dniu 6 godzin w narożniku, by umyć zęby, pójść spać, i to wszystko oczywiście w izolatce. 12 godzin dziennie gapiąc się w ścianę, bez możliwości poprawienia swojej postury, bez odezwania się do kogokolwiek. Jak Jeff przyznał w swoim komiksie, jedna z uczennic Elan po spędzeniu dwóch miesięcy ciągiem w izolatce zaczęła rozmawiać sama ze sobą, najpewniej popadając w jakiś psychotyczny stan. W ramach kary za niestosowanie się do zasad została pobita przez wszystkich uczniów z jej dormitorium, do czego oczywiście zmusiła ich rada nadzorcza Elan. Uczniowie mieli wiele różnych pomysłów na zostanie wykopanym z izolatki, a być może i ze szkoły. Strażnicy musieli liczyć się z obelgami ze strony uwięzionych, zdarzały się akty defekacji na własne dłonie i rzucanie kałem w pilnujących ich strażników, a także ataki pięściami czy jedynym, co było pod ręką krzesłem. Na ich nieszczęście Elan nie prowadziło polityki wyrzucania uczniów. Jeden wychowanek mniej w ośrodku to dziesiątki tysięcy dolarów mniej na koncie założyciela, za co płacili nieświadomi rodzice. Takie coś nie wchodziło w grę. Agresywni uczniowie w zastępstwie za uwolnienie mogli liczyć na inne okrapieństwa przygotowane dla nich przez kapo z Elan, takie jak wrzucenie w kaftan bezpieczeństwa i dalsza odsiadka w izlatce, czy pozostawienie w narożniku nie przez dni, ale przez tygodnie, a czasami i miesiące. Narożnik niszczył swoje ofiary od środka, podłamując ich psychicznie i pozbawiając jakiegokolwiek podłoża mentalnego. Gdy to jednak nie przynosiło skutku, do akcji wkraczał ring. Składający się z kilkunastu najsilniejszych uczniów w Elan, żywy ring był miejscem, do którego buntowniczy nastolatek był wrzucany. Przedtem każdy z uczniów, włącznie z buntownikiem, nazywanym, no, o ironio, tyranem. Zakładał rękawice bokserskie. To tu zaczynał się pojedynek ty kontra wszyscy. Gotowi bycie zabić, z szaleństwem w oczach napaleni na biotykę uczniowie, zmieniali się w centrum ringu co dwie minuty, nie dając ofierze szansy na złapanie oddechu pomiędzy podmianami. Pojedynczo wychodzący, pełni sił furiaci, znęcali się, bijąc zmęczonego i poobijanego ucznia do utraty sił, gdy po chwili ktoś inny przejął rolę kata. Jeżeli padniesz na deski zakrwawiony i nieprzytomny, to szybko ktoś cię podniesie i przytrzyma, by drugi obkładał cię tak długo, aż nie zawiśniesz na skraju życia i śmierci. A co jeżeli odmówisz bicia nieprzytomnej ofiary, ponieważ zlitujesz się nad nieszczęśnikiem, kolejka przejdzie z niego na ciebie, i to ty będziesz celem kilkunastu katów. Spójrzcie, jak sam założyciel wypowiadał się o idei powstania dering, załamując rzeczywistość. It's a harsh term. Okay, what it is? Is we have the ring, okay? Which uh, everybody misinterprets. It's it's not a boxing ring. It's a ring of human people. The bully is introduced as what he is. In this corner is the bully who's trying to turn this facility into a detention center, okay? And in this corner is the house champion who's going to show him why it can't be done. And that's exactly how it does. And we never allow the bully to win. W Elan każdy musiał uczestniczyć w znęcaniu się nad swoimi rówieśnikami. Miało to na celu zniszczenie ich godności i człowieczeństwa oraz przekształcenie ich w żywą, odpychającą broń. Ring w żadnym wypadku nie ograniczał się do chłopców. Dziewczęta, podobno nawet i te, które były w ciąży, również były zmuszane do walki. Czasem z innymi chłopcami, i były bite równie dotkliwie. Pod władzą Riciego nikt nie był bezpieczny przed takimi nadużyciami. Każdy musiał zostać ukarany. Brutalność ringu odbiła się straszliwym piętnem na uczniach. Wielu z nich doznało trwałego uszkodzenia mózgu w wyniku walk, a niezliczona liczba innych cierpiała na długotrwały zespół stresu pourazowego. Ale to nie wszystko. W 1982 roku nadużycie ringu odebrało życie 15-letniemu uczniowi Elan. Ale o tym opowiem już w dalszej części materiału. Elan zmuszało wszystkich do stoicyzmu. Jakiekolwiek ślady emocji, pozytywne czy negatywne, są surowo karane. Co gorsza, wiele z zasad w Elan celowo napisano tak, by były zarówno bardzo niejasne, jak i wewnętrznie sprzeczne. Na przykład zabronione było mówienie zbyt głośno lub mówienie zbyt cicho, mówienie za dużo lub mówienie za mało, a także spanie ponad umiar lub niedosypianie. Jeżeli ktoś wyżej postawiony miałby ochotę ukarać cię arbitralnie, nawet jeżeli pozornie nie zrobiłeś nic złego, to zapisane zasady zawsze mogły dostarczyć mu wymówki. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego nikt nie próbował uciec ze szkoły, to śpieszę wam z odpowiedzią. Z Elan nie da się uciec. Są tacy, co próbowali, ale korzenie Elan sięgały znacznie głębiej, na, niż nam się wydaje. Za szczęśliwcami wystawiano listy gończe oraz organizowano międzynarodowe obławy, czego przykładem był Jeff. Po trzech dniach od ucieczki z elan złapano go w nowym jorku i przywieziono po raz kolejny do ośrodka, gdzie zaczynał swoją przygodę od zera, a jego dotychczasowa ranga została osunięta całkowicie. Opcje na opuszczenie elan były dwie: no, w sumie trzy: albo wypiszesz się ze szkoły mając 18 lat, ponieważ już jesteś prawnie dorosły, albo przemęczysz się i przejdziesz cały proces naprawczy, co jak się domyślacie wychodziło tylko nielicznym. Albo wywiozą cię stamtąd w trumnie. Jeżeli interesujecie się psychologią, to wiecie, jak bardzo wyniszczające dla młodocianej psychiki musiały być przejścia w Elan. Na tyle trudne, że w części przypadków kończyło się to PTSD, a zdarzały się i dużo czarniejsze scenariusze. Dualizm egzystencjalny uczniów w Elan opierał się na szczerej nienawiści do ośrodka, ale i wytworzonych przez lata złożonych uczuć, przyjaźni czy nawet i miłości wobec ich własnych oprawców. Co może być traktowane jako mechanizm radzenia sobie w trudnej sytuacji? Zapewne słyszeliście o czymś takim jak syndrom sztokholmski. Nazwany na cześć słynnego napadu na bank w 1973 roku w Sztokholmie, Szwecji, gdzie zakładnicy przetrzymywani przez 6 dni w banku przez zamaskowanego bandytę, zaczęli mu współczuć i odczuwać olbrzymią niechęć wobec chcącej uwolnić ich policji. Prawda jest taka, że ich logiczne myślenie w tej sytuacji zostało odcięte i zastąpione mechanizmem przetrwania za wszelką cenę. W przypadku, w którym jesteśmy trzymani pod butem, lepiej nie prowokować oprawcy, a jego miniaturowe akty dobroci w naszych oczach mogą wyglądać jak naprawdę wielkie akty miłosierdzia. Będąc ogarniętym ciągłym poczuciem strachu i bezradności, takie drobne sytuacje mogą spowodować pewnego rodzaju aprobatę oprawcy, no bo w końcu mógł zabić, prawda? Porównajcie to sobie z tym, co powiedziałem Wam o Elan. Jak sam Jeff wspomina: Mogę powiedzieć z absolutną pewnością, że gdyby policja lub jakakolwiek inna organizacja najechała Elan, spora ilość więźniów odmówiłaby im pomocy, wyznając miłość do tego miejsca i zeznając pod przysięgą, że najgorsi oprawcy w szkole nie zrobiliby im nic, na co sami by nie zasłużyli. Nie jest to kwestia ślepego przywiązania. Raczej sposób, w jaki Elan pierze mózgi zagubionym dzieciakom. Eksperyment Milgrama miał za zadanie sprawdzić siłę autorytetu. Naukowiec losował spośród dwójki ochotników, który z nich będzie nauczycielem, a który uczniem. Nauczyciel miał za zadanie przepytywać ucznia z różnych dziedzin, a za każdą niepoprawną odpowiedź razić ucznia prądem, wciskając odpowiedni przycisk. Im więcej niepoprawnych odpowiedzi, tym większe napięcie stosowano na uczniu. A mimo jego próśb i błagań, zapewnień, że ma słabe serce, że ma dość i boli go każdy centymetr ciała, 65% badanych nauczycieli zwiększało napięcie do tego stopnia, że w wyniku przekroczenia pewnej granicy zabijano ochotnika odgrywającego rolę ucznia. Wszystkiemu przyglądał się naukowiec, dr Milgram, który zachęcał nauczyciela do nieprzerywania eksperymentu, a wręcz namawiał go do tego, by kontynuować odpytywanie, nie przejmując się okrzykami bólu. Haczyk? Wszystko było ustawione, a jedynym nieświadomym tego elementem był ochotnik odgrywający rolę nauczyciela. Nikt podczas eksperymentu nie cierpiał, a badana była siła posłuszeństwa i autorytetu, która zdawała się przyćmiewać zdrowy rozsądek i ludzkie odruchy badanego nauczyciela. Eksperyment powtarzano wielokrotnie na wielu różnych próbkach, grupach społecznych, jak i w wielu różnych krajach, a śmiertelność ucznia osiągała bardzo podobne wyniki procentowe, dochodząc do nawet 93%. Eksperyment miał dowieść i pokazać, jak łatwo zmanipulować drugą osobę do wyrządzenia krzywdy innym, wzbudzając w drugiej osobie posłuch. To tak m.in. doszło do krzywd wyrządzonych ludności w obozach koncentracyjnych, ale i tak samo zdęcano się w elan nad uczniami niższego szczebla. Wystarczył jeden okrzyk kogoś wysoko postawionego, by ślepa, niemalże terakotowa armia podążała za rozkazami, samemu nie myśląc nad konsekwencjami swoich czynów. Powiązanym eksperymentem jest stanfordzki eksperyment więzienny, który miał za zadanie zbadać psychologiczne efekty symulacji życia więziennego. 24 mężczyzn zgłosiło się do tego przedsięwzięcia, wcześniej będąc podzielonymi na dwie grupy: więźniów i strażników. W dzień eksperymentu prawdziwy oddział policji przyjechał do domu wybranych więźniów, by odeskortować ich do budynku Uniwersytetu Stanfordskiego, gdzie w piwnicy wybudowano specjalne na rzecz tego eksperymentu więzienne cele. Przypominające te znane z prawdziwego świata. Strażnicy mieli jedno zadanie: zachować porządek i dobrze odgrywać rolę służby więziennej. W razie niesubordynacji więźniów, mogli użyć wszelkich rozwiązań, by nie dopuścić do eskalacji problemów w ich własnym małym więzieniu. Więźniowie zaczęli się buntować bardzo szybko, ale największym szokiem była sadystyczna strona strażników. Zaczęli oni bić więźniów, obrażać ich słownie. Rozbierać do naga, by upokorzyć przed innymi, odmawiano jedzenia nieposłusznym skazańcom, a także odmawiano korzystania z toalety. Strażnicy organizowali wewnętrzne sprzeczki, stawiając jednych więźniów naprzeciw drugich. Stosowano również metody izolacyjne, gdzie skazańcy spędzali 3 godziny za nieposłuszeństwo i praktycznie wariowali, wiedząc, że to ma być tylko eksperyment. W Elam dzieciaki spędzały czasem dwa miesiące w izolatce, myśląc, że to tylko szkoła. Wszyscy uczestnicy eksperymentu byli zdrowymi, silnymi mężczyznami, pozbawionymi chorób psychicznych i kryminalnej przeszłości. Szaleństwo oraz syndrom wyższości dopadły ich po dwóch dniach od rozpoczęcia eksperymentu, który został przerwany po sześciu dniach. Szkoła w Elan funkcjonowała 41 lat. Te trzy opisane przeze mnie sytuacje pokazały, że ludzka mroczna strona potrafi się uaktywnić w momencie świadomości o braku jakichkolwiek konsekwencji. Założyciele Elan doskonale o tym wiedzieli i Postanowili ten krąg strachu, znęcania się i kontroli spieniężyć, co udało im się bardzo, bardzo dobrze. Założyciel ośrodka Elan, Joe Ritchie, był niepodważalnym psychopatą. Był uzależniony od narkotyków, kobiet oraz uwielbiał przemoc, którą tak chętnie nasączył swój wielomilionowy biznes w postaci ośrodka naprawczego dla trudnej młodzieży. Ale od początku. Jako dziecko Joe został porzucony przez matkę, która odeszła od swojego kochliwego, rozpijaczonego i awanturniczego męża, który również nie zachował się wysokim poczuciem ojcostwa. Wychowany przez dziadków Joe, im starszy się stawał, tym bardziej przypominał swojego ojca. Grupowe bójki, alkohol, kradzieże aut to chleb powszedni życia młodego Joe, do momentu aż omal nie stracił życia w wypadku samochodowym. To wtedy po raz pierwszy podano mu mocno uzależniające substancje narkotykopodobne, by uśmierzyć ból doskwierający po wypadku. Do końca swojego życia Joe narzekał na tę bóle, traktując to jako wymówkę, by nigdy nie wyjść z uzależnienia od narkotyków. Gdy tylko wyzdrowiał, w wieku 16 lat został wysłany do ośrodka dla trudnej młodzieży. Spędził tam dwa lata. Ta przerwa w jego życiorysie tylko go podjudziła, a po powrocie na wolność Joe jeszcze więcej rabował i kradł. Po którymś z kolei napadzie powinęła mu się noga i został skazany wyrokiem 8 lat pozbawienia wolności. Jego znajomości pozwoliły mu jednak unieważnić wyrok, zamieniając go na dwuletnią terapię antynarkotykową w ośrodku w Nowym Jorku, nazwanym Synanon. Synanon był jednym z pierwszych ośrodków rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od narkotyków, a jak wiecie, Joe miał wielki problem z heroiną. Synonon szybko odszedł od swojego pierwotnego założenia i wprowadził dwie zasady. Pierwszą było ścięcie się na łyso nawet przez kobiety, by tym samym pokazać swoją czystość. Drugą zasadą było stosowanie się do programu naprawczego nazwanego The Game, który dziś jest znany pod terminem terapia atakiem. Jest to dosłownie to samo, czym jest General Meeting. A mówiąc dokładniej, General Meeting jest tym samym, czym był The Game. Richie ukradł niszczący psychicznie sposób na rzekome naprawienie ludzi i wprowadził to u siebie w Elan. Wracając do tematu. Będąc w ośrodku Synanon, Joe, a w zasadzie jego charyzma i zdolność do tworzenia znajomości, wybiły go na szczyt łańcucha pokarmowego. Gdzie, mimo bycia pacjentem, prowadził wykłady oraz stał się osobą decyzyjną, kształtującą program naprawczy, którego finalnie sam nawet nie ukończył. Uciekł z ośrodka, żeby poślubić pierwszą miłość swojego życia którą bardzo szybko doprowadził do szaleństwa. I to właśnie ją, pozywając, nauczył się dokonywać pierwszych oszustw rabunkowych i ubezpieczeniowych. Kolejny rok Joe spędził jeżdżąc po różnych ośrodkach odwykowych, pracując m.in. jako nielicencjonowany terapeuta. W jednym z takich ośrodków poznał swojego wspólnika, doktora Geralda Davidsona, z którym zawarli plan utworzenia swojego własnego ośrodka. Joe miał w głowie program, plan i doświadczenie, a jego partner posiadał pieniądze i odpowiednie znajomości. Minęło zaledwie kilka chwil, by łóżka w nowym ośrodku nazwanym Elan zapełniały się uczniami. Szkołę otwarto w 1971 roku. W zaledwie trzy lata po otwarciu, obaj Gerald i Joe stali się milionerami. Ośrodek był ich prywatnym placem zabaw, gdzie oboje zarządzali regułami gry, a ta właśnie gra. Pełna w ich oczach nic niewartych pionków, przynosiła potworne zyski, szybko zamieniając zarówno dwójkę założycieli, jak i ich przyszłych partnerów, nie w milionerów, a w multimilionerów, a to nie tylko za sprawą brutalnego ośrodka. Joe stał się specjalistą od wymuszania ubezpieczenia z posiadłości, które, dziwnym trafem, bardzo często doszczętnie mu się paliły. Hi, I'm Joseph Ricci, Democratic candidate for governor. Kandydujący na gubernatora stanu Maine, Joe od zawsze wiedział, jakimi ludźmi się otoczyć, by być bezpiecznym. Kontakty z lokalnym półświadkiem i lewe interesy były maskowane kandydaturą polityczną oraz wizerunkiem chcącego pomagać trudnej młodzieży, dobrodusznego mężczyzny. Prawda jest taka, że Ricci był wilkiem w skórze owcy. Niebezpiecznym człowiekiem znęcającym się nad dziećmi, odnosił do tego białe rękawiczki. Maura Carley, dziennikarka i niegdyś marketingowa prawa ręka Riciego, napisała książkę opowiadającą prawdziwą historię milionera, który dorobił się gór pieniędzy oraz sztucznie uformowanego szacunku, terroryzując dzieci. Duck in a Raincoat to spowiedź ofiar Elan, a także ludzi z otoczenia tej żyjącej w ludzkiej skórze bestii. Będzie to mały spoiler przyszłych wydarzeń, ale warto zamknąć etap założyciela szkoły dla łobuzów na dobre. Joseph Ricci zmarł w 2001 roku na raka płuc, dożywając 54 lat. Szkoła Elan oraz jej poplecznicy nie zawsze stosowali się do własnego regulaminu, a uczniowie niejednokrotnie uciekali się brutalnych praktyk, by walczyć o swoje. Na terenie szkoły dochodziło do gwałtów, dźgnięć, samookaleczeń, a także do śmierci, a w tej sekcji opowiem Wam właśnie o kontrowersjach związanych ze szkołą. Wiele dziewcząt składało skargi, twierdząc, że zostały zgwałcone, napastowane seksualnie lub molestowane przez personel Elan. Historie te dają wgląd w okropności, które miały miejsce w szkole, podczas gdy administracja ignorowała lub, co gorsza, uczestniczyła w tych aktach. Jedna z dziewcząt powiedziała, że gdy miała 15 lat, została zgwałcona i brutalnie potraktowana za jedną ze szkolnych przyczep przez mieszkańca Elan, Roniego Evansa. Evans rzekomo zgwałcił również jej inną koleżankę z klasy. Pomimo tego, że Evans został zdyscyplinowany za te czyny, nigdy nie został oskarżony o przestępstwo i w rzeczywistości został członkiem personelu Elan zaledwie kilka miesięcy później. W innym przypadku, męski członek personelu w Elan obnażył się przed swoją uczennicą, wielokrotnie pytając ją, co w tym momencie czuje. Pracownik powiedział nastolatce, że to jest jej część procesu rehabilitacji. I nazwał to terapią miłosną. Nawet Joe Ricci został oskarżony o popełnienie przestępstw seksualnych przeciwko uczniom w Elan. Według byłego mieszkańca Elan, Ricci znany był z licznych niewłaściwych relacji z młodymi dziewczynami zapisanymi do szkoły. Jedna z dziewcząt zeznała później, że podczas wycieczki z Joe została zgwałcona przez innego ucznia. Po tym jak dziewczyna zgłosiła incydent na policję, Ricci próbował zagrozić dziewczynie, żeby wycofała swoją historię. Ale kiedy ta odmówiła, Joe poddał dziewczynę wielokrotnym general meetingom, przemocy werbalnej i miesiącom izolacji jako karze. Innym razem Richie rzekomo ułatwiał wykorzystywanie seksualne. Były mieszkaniec o imieniu Steven przypomniał incydent, w którym powiedział, że Richie zamknął dwie nastoletnie dziewczyny w pokoju z dwoma chłopcami, którzy byli karani za gwałt. Richie powiedział chłopcom, aby robili co chcą z tymi dziewczynami. Które następnie zostały brutalnie zaatakowane seksualnie. Steven twierdził, że dziewczyny zostały zmuszone do pozostania w zamkniętym pokoju ze swoimi napastnikami przez kilka tygodni, znosząc powtarzające się nadużycia. Wśród absolwentów Elan panował bardzo wysoki wskaźnik samobójstw, ponieważ były to często osoby z bardzo naruszoną, a wręcz zachwianą psychiką. Uczniowie potrafili pociąć się nie wiadomo skąd zdobytą żyletką, by tylko się wyrwać z ośrodka do szpitala. Jeff, autor komiksu, o którym wam mówiłem, był świadkiem próby samobójczej dzieciaka, który w dniu wręczenia dyplomu wielokrotnie wbił sobie długopis w brzuch na oczach wszystkich uczniów i obecnych w tym dniu rodziców. I also never told anyone this, um, but I saw a kid to like commit, try to commit suicide, you know. He snuck kind of like a pen and he just kind of like shoved it into himself into his stomach, you know, like where the belly button is. You know, he he really was trying to, you know, that's it. Do szpitala oczywiście chłopak nie trafił. Nie chcę opowiadać Wam więcej anonimowych historii. Szkoła Elan była wielokrotnie oskarżana o znęcanie się nad uczniami, a w 2001 roku magazyn Details uznał Elan za jedną z najbardziej kontrowersyjnych społeczności terapeutycznych w kraju. Jedną z takich najbardziej rozpoznawalnych spraw dotyczących Elan może być ta, która wydarzyła się w lipcu 90 roku. Piętnastoletni uciekinier Brad Glickman odwiedził dom Toda i Andrii Blaylock w stanie Maine. Sam fakt tego, że doszło do ucieczki już jest olbrzymią potwarzą dla Elan, a co dopiero śmierć ucznia. Mieszkaniec domu, do którego latek wtargnął trzymał rewolwer, a ten wystrzelił, śmiertelnie strzelając Glickmanowi w serce. Został on winnym nieumyślnego spowodowania śmierci ucznia szkoły Elan w listopadzie tego samego roku, jednak wyrok został częściowo uchylony w 1993. Inną kontrowersyjną ucieczką jest ta z 21 marca 1993. 17-letnia Don Marie uciekła z Elan podczas szkolnej wycieczki. Trzy dni później została znaleziona martwa w Zaspie śnieżnej w pobliżu autostrady międzystanowej po tym jak została zgwałcona i zamordowana przez kierowcę ciężarówki podczas podróży autostopem do domu. 36-letni James Robert Cruz Jr. został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia i skazany na dożywodzie. 49-letnia Tiffany Joyce zmarła śmiercią samobójczą 24 maja 2013 roku po dziesięcioleciach zmagań z chorobą psychiczną. Dwa lata spędzone przez Tiffany w Elan były cytowane w pismach i wywiadach jej rodzeństwa jako głęboko traumatyczne i były bezpośrednią przyczyną jej niezdolności do nawiązania normalnych relacji z członkami rodziny i innymi ludźmi. Nie jest to odosobniony przypadek śmierci samobójczej, a raczej jeden z wielu z tą różnicą, że ten nie jest anonimowy. Prawdopodobnie najsmutniejszą oraz najstraszniejszą historią jest ta, do której doszło lekko ponad 4 dekady temu. Pod koniec lat 70. porucznik biura szeryfa Max Ashburn, pseudonim Smiley, odwiedził szkołę po tym, jak wielokrotnie słyszał pogłoski o nadużyciach, ale personel nie pozwolił mu wejść do szkoły dalej niż lobby. Następnie zaczął prowadzić kartotekę, w której dokumentował nazwiska i numery telefonów związane z Elan, a także zgłaszane nadużycia. Niestety za późno było na reakcję w przypadku 15-letniego Fila Williamsa, który zmarł w 1982 roku po udziale w ringu, gdzie uczniowie byli zmuszani do pastwienia się nad nim w ramach modyfikacji zachowania. Williams rzekomo symulował bóle głowy i konwulsję, tak więc został ukarany i pobity tak mocno, że jako oficjalną przyczynę śmierci, bo tak zmarł po tym pobiciu, wpisano tętniaka mózgu. Według późniejszych zeznań świadków, 15 latek był bity przez około 10 minut bez jakiejkolwiek obrony. Po ponad 30 latach wiele kluczowych w tej sprawie osób zmarło, a inni, jak doktor, który wypisał akt zgonu Fila, nie może być odnaleziony. Policja stanowa ogłosiła później, że w wyniku dochodzenia nie zostaną wniesione żadne zarzuty, powołując się na niewystarczające i przestarzałe dowody. Swoją drogą nie jest to jedyna historia, w którą zamieszany jest oficer Smiley. Zniepokojony sytuacją w Elan, lubiany i respektowany oficer nie myślał ani chwili, gdy w 1979 roku podbiegł do niego przestraszony i roztrzęsiony nastolatek. Chłopak miał około 16 lat. Powiedział Smileyowi, że znęcano się nad nim w pobliskiej szkole umieszczonej w lasach Maine. Oficer Ashburn zauważył siniaki na ciele chłopca, co potwierdziło wersję nastolatka. Jak się okazało, rodzina uciekiniara mieszkała kilka stanów dalej, a ten nie widział jej od dobrych miesięcy. Oboje wsiedli do policyjnego wozu, jednakże chłopak, niepewny tego, co nadejdzie, błagał i płakał, by tylko nie zabierać go z powrotem do szkoły. Smiley zawiózł więc chłopaka na miejscowy parking dla ciężarówek i, dogadując się z jednym z kierowców jadącym w odpowiednim kierunku, zostawił chłopaka pod opieką. Z zawodowego, policyjnego punktu widzenia było to złe. Bardzo złe. Ashburn o tym wiedział, ale w tym momencie pomyślał, że nastolatek będzie bezpieczniejszy, łapiąc stopa z nieznajomymi, niż wracając do Elan. Ashburn nikomu nigdy nie powiedział o tym, co zrobił, nawet własnej żonie. Dopiero po przeczytaniu historii Paula Williamsa zebrał się na odwagę i, tak samo, po ponad 30 latach wyjawił prawdę o chłopcu, któremu potencjalnie uratował życie. Mający ponad 70 lat emerytowany oficer powiedział. Mam nadzieję, że zrobiłem dobrze, pozwalając mu odejść. Oczywiście nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy co się z nim dalej działo. Często jednak myślę o tym, czy on gdzieś tam jest i wspomina ten dzień tak samo jak ja. Naprawdę wierzę w to, że jeszcze o nim usłyszę. Oficer Max Ashburn zmarł w roku 2021, dożywając 83 lat. Nigdy nie dowiedział się, co się stało z uratowanym przez niego chłopcem. Otoczona największą niesławą sprawa jest ta pochodząca z 1975 roku, a związana jest bezpośrednio z członkiem rodziny prezydenckiej. Rodziny Kennedy. Wieczorem 30 października 1975 roku w Greenwich 15-letnia Marta Maxley wyszła wieczorem z przyjaciółmi na miasto świętować Halloween. Według wspomnień znajomych Marta zaczęła flirtować i ostatecznie pocałowała Tomasa Skakela. Starszego brata 15-letniego Michaela Skakela. Maxley po raz ostatni była widziana właśnie z braćmi Skakel. Następnego dnia brutalnie okaleczone ciało Marty zostało znalezione wśród drzew. Jej spodnie i bielizna były ściągnięte, ale nie została wykorzystana seksualnie. Przy ciele znaleziono kawałki złamanego kija golfowego, a sekcja zwłok wykazała, że została zarówno pobita, jak i później dźgana kijem, który został zabrany z rezydencji rodziny Skakel. Morderstwo wstrząsnęło miastem uważanym za wyjątkowo bezpieczne. Michael był agresywnym dzieciakiem, który nie potrafił kontrolować swojego temperamentu. Kiedyś, by popisać się przy kolegach, zabił wiewiórkę kijem golfowym, a następnie ją ukrzyżował. W swojej książce "Morder in Greenwich, Mark Furman opisuje intensywną rywalizację między Michaelem a jego starszym bratem Tomim. Furman doszedł do wniosku, że romantyczny sukces Tomiego z Martą oburzył Michaela i doprowadził do tego morderstwa. Młodszy z braci Skakel nie był uważany za podejrzanego aż do początku lat 90., kiedy zmienił swoje zeznania na temat nocy, w której Marta Maxley została zamordowana. Nadal utrzymuje swoją niewinność, a kiedy pisze o nocy jej śmierci, opisuje siebie jako ofiarę. W 1978 roku Michael został oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu w pobliżu rodzinnego domu narciarskiego w Nowym Jorku. Aby uniknąć oskarżenia, prawnicy rodziny Skakel zawarli umowę z policją. Michael miał udać się do szkoły Elan, by leczyć się z uzależnienia od alkoholu, a państwo miało nie wnosić oskarżenia. Mike spędził w Elan dwa niezwykle nieszczęśliwe lata. Mówi o szkole jako o obozie koncentracyjnym dla dzieci i twierdzi, że wycierpiał tam bicie, poniżanie i degenerację. Co najmniej dwa razy próbował uciec, ale jego rodzina odsyłała go z powrotem. Metoda leczenia Elan obejmowała konfrontowanie uczniów ze swoim zachowaniem, które doprowadziło ich do tego, że trafili do szkoły. Nacisk rówieśników na przyznanie się do winy miał miejsce podczas terapii grupowej, a także podczas indywidualnych spotkań z personelem i prywatnych rozmów. Po tym, jak Michael opuścił Elan, trafił do wielu innych ośrodków od odwykowych, zanim w końcu osiągnął trzeźwość w wieku 20 lat. Mija ćwierć wieku od morderstwa, a sprawcy dalej są nieukarani. Szczęśliwie dla rodziny Marty, proces z Kakela rozpoczął się w 2002 roku. Dwóch byłych studentów z Elan, gdzie Skakel był leczony z alkoholizmu, zeznało, że słyszeli, jak Skakel przyznaje się do zabicia Moxley kijem golfowym. Jeden z nich, Gregory Coleman, zeznał, że Skakel otrzymał specjalne przywileje i chwalił się: Morderstwo ujdzie mi na sucho, przecież jestem Kennedym. I jest to prawda. Skakel to kuzyn 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych JF Kennedy'ego. Jednakże w tym samym, bo w 2002 roku Skakel został uznany winnym zabójstwa Marty i skazany na 20 lat pozbawienia wolności. W 2013 roku opuścił więzienie za kaucją w wysokości 1 200 000 dolarów. Zazwyczaj, gdy prawo odmawia położeniu kresu nieetycznym praktykom takich instytucji, opinia publiczna i ofiary zwracają się do prasy. Zły rozgłos często wystarcza, aby zmusić instytucje do zmiany zachowania lub, jeszcze lepiej, do zakończenia jej działalności. Media jak zawsze były cennym zasobem, jeżeli chodzi o ujawnianie takich nieludzkich zachowań i zwracanie uwagi na nieetyczne praktyki. Ale media również nie wykonały swojej pracy, jeżeli chodzi o elan. Chociaż główne sieci informacyjne, takie jak NBC News czy CBS. Przedstawiały Elan w głośnych raportażach specjalnych w latach 70., 80. i 90., tak nigdy nie podkreślały skali nadużyć, które miały tam miejsce. A jeżeli już, to media dały się nabrać na kłamstwa Joe Ricci'ego, że takie praktyki były jedynie formą radykalnej terapii. W 79 roku NBC News wyemitowało specjalny raportaż o Elan School i odwiedziło kampus żeby porozmawiać z personelem, uczniami, a nawet samym Joe Richiem. Chociaż stacja wyraziła pewne zaniepokojenie praktykami stosowanymi przez Elan wobec swoich uczniów, NBC nieustannie zapewniała swoich widzów, że terapie te miały na celu pomóc, a nie zaszkodzić dzieciom. Raportaż został wypuszczony pod tytułem For the Child's Own Good i przedstawił Richiego i Elan jako mentorów i nauczycieli starających się resocjalizować nastolatków z problemami. Chociaż opór wobec Elan powoli narastał, Joe Ritchie robił wszystko, co w jego mocy, by utrzymać reputację szkoły bez szwanku. Ricci przekonał gazety do napisania pochlebnych artykułów na temat rzekomego, wysokiego wskaźnika sukcesu Elan i próbował odwrócić uwagę od nadużyć, mających miejsce w szkole. Nie spodziewał się dwóch ciosów z zaskoczenia. Pierwszym była opisana przeze mnie historia morderstwa Marty Maxley, która wyciągnęła w 2002 roku szkołę Elan na pierwsze strony gazet. A drugim jest dokument Children of Darkness, który w przeciwieństwie do swojego poprzednika pokazał prawdziwe oblicze szkoły dla małoletnich łobuzów. Bardziej przerażający niż wiele horrorów, przedstawiający prawdziwe tragedie i dramaty, film jest depresyjną wycieczką po korytarzach zakładów psychiatrycznych i ośrodków naprawczych takich jak Elan. I to ten film po raz kolejny zwrócił uwagę wszystkich na pewien kampus w środku lasu, niedaleko miasta Poland. Po śmierci Joe Richiego jego żona Sharon Terry przejęła stery w postaci dyrektora Elan School. Wprowadzono zmiany, takie jak zakaz karcie leśnych w postaci ringu, ale nie była to wystarczająca zmiana, żeby uspokoić oburzenie ze strony internetu. Z biegiem lat problemy nawarstwiające się pod szyldem Elan były coraz bardziej widoczne, a z rozwojem internetu i jego dostępnością uczniowie anonimowo Mogli zebrać się w jednym miejscu i przeprowadzić zmasowany atak, ujawniając najgorsze sekrety Elan. Te brutalne historie o szkole zyskały popularność na forach i forach dyskusyjnych. Wkrótce urzędnicy państwowi w całym kraju zaczęli zwracać uwagę na rosnące kontrowersje wokół Elan School. W 2007 roku Departament Edukacji stanu Nowy Jork sporządził raport, w którym skrytykowano stosowanie przez Elan kar fizycznych i pozbawienie uczniów snu. Ale ostateczny upadek Elan. Nie był spowodowany przez urzędników państwowych, ale właśnie w rzeczywistości przez internet. W 2010 roku Jeff, autor komiksu, na którym m.in. bazuje dzisiejszy film, opublikował swoje doświadczenia ze szkoły na Reddicie. Po uprzednio spędzonych setkach godzin na zbieranie informacji i podcinanie skrzydeł szkoły, która tak bardzo go skrzywdziła. Było to potwornie wyczerpujące Ask Me Anything osiągające długość 70 stron zapytań i odpowiedzi. Pis stał się wiralem, a coraz więcej uczniów komentowało i udostępniało dowody wszystkim czytającym i nieświadomych realiów szkoły, która nadal działa w Maine. Link do zarchiwizowanego Ama zostawiam wam w opisie, jeżeli chcecie poczytać opowieści Jeffa z pierwszej ręki. Wraz ze złym rozgłosem Elan zaczęło przyjmować coraz mniej uczniów i było coraz bardziej kontrolowane przez nie tylko agencje rządowe, ale także opinię publiczną i co ważniejsze media głównego nurtu. Pomimo przytłaczająco negatywnego rozgłosu wokół Elan, szkoła nigdy nie spotkała się z żadnymi działaniami ze strony agencji stanowych lub federalnych w związku z jej nieuczciwymi praktykami. W 2011 roku, gdy złe fatum Elan osiągnęło swój szczyt, akredytacja szkoły została odnowiona przez urzędników stanu Maine. Pomimo petycji i żądań ze strony społeczeństwa, żeby zamknąć ten ośrodek zła, presja opinii publicznej na Elan okazała się zbyt duża dla nowej pani dyrektor. Reputacja szkoły była nie do naprawienia. 23 marca 2011 roku, 4 miesiące po publikacji postu na Reddicie, ogłoszono, że szkoła zostanie zamknięta. Przez ponad 41 lat Joe Ricci i administracja szkoły byli w stanie chronić Elan przed organami ścigania, agencjami stanowymi i działaczami prawnymi. Ale Ricci nie spodziewał się tego, że jego upadek i upadek jego szkoły nie nadejdzie za strony organów ścigania. Ale jak na ironię od samych nastolatków, których ten twierdził, że leczy. Ostatecznie to ci, którzy przeżyli koszmary ośrodka, byli w stanie położyć kres nieludzkim okropnościom szkoły Elan. Znęcanie się, nieludzkie traktowanie, dehumanizacja i tortury, przez dziesięciolecia było to codzienne życie w Elan. Przeciętny uczeń musiał znosić 17 miesięcy tego piekielnego życia, ale niektórzy pozostawali w ośrodku nawet przez 3-4 lata, znosząc codzienne bicie, upokarzanie i znęcanie się z rąk rówieśników i personelu szkoły. Nie było to spowodowane brakiem nadzoru. Wszystko, co Joe Ricci robił w Elan, było całkowicie legalne, z pewnością nieetyczne, ale nadal całkowicie legalne. Stan Maine doskonale wiedział, co dzieje się w szkole Elan i nie zrobił nic, żeby to powstrzymać. Chociaż władze stanu wszczęły łącznie 11 dochodzeń w sprawie nadużyć, żadne z nich nigdy nie doprowadziło do postawienia zarzutów karnych i nigdy nie podjęto żadnych działań przeciwko administracji szkoły. Dziś Elan School już nie istnieje. 33 hektarowa posiadłość w Poland w stanie Maine. Gdzie niegdyś znajdowała się szkoła, składa się obecnie z niewiele więcej niż opuszczonych budynków, rozpadających się przyczep i zarośniętych dróg gruntowych. Ale nawet dziś trauma, którą wywołało Elan, jest wciąż bardzo żywa w tych, którzy tam niegdyś byli. Co najmniej 39 byłych uczniów Elan popełniło samobójstwo, a wielu innych żyje przez całe życie z konsekwencjami nadużyć, których doświadczyli. Kilku byłych uczniów zostało skazanych za przestępstwa, od podpaleń po morderstwa. Inni cierpią z powodu problemów psychicznych i społecznych, nie będąc w stanie utrzymać pracy lub zwykłego związku. Nawet ci, którym udało się prowadzić udane, produktywne życie, nadal cierpią z powodu traumy psychicznej, którą Elan im zadało. Co więcej, administratorzy, którzy zarządzali Elan i selekcjonowali brutalne znęcanie się nad uczniami, nadal są wolni, o ile jeszcze żyją. Nikomu. Żadnemu pracownikowi, żadnemu nauczycielowi ani żadnemu administratorowi nigdy nie postawiono żadnych zarzutów karnych w związku z okrucieństwem, które miało miejsce w szkole Elan. Do dziś, co po niektórzy, żyją jako wolni obywatele, bezkarni za odrażające zbrodnie popełnione na dzieciach przed ponad czterema dekadami. Ale najgorsze jest to, że przemysł, który zrodził Elan, jest daleki od śmierci. Mimo, że Elan School zniknęło na dobre. W Stanach Zjednoczonych wciąż działa wiele podobnych instytucji behawioralnych. Podobnie jak Elan, szkoły te wykorzystują firmy eskortujące nastolatków do uprowadzania nastolatków i sprowadzania do swoich placówek. I podobnie jak Elan, szkoły te angażują się w kontrowersyjne, dehumanizujące i obraźliwe zachowania wobec swoich uczniów. Dopóki prawo w Stanach Zjednoczonych nie zostanie zmienione, dopóty też takie organizacje będą powstawać, a to wszystko odbywa się kosztem dzieci, które traktowane są jak zwykły, żywy, nic nie warty towar. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego potwornie długiego, wyczerpującego materiału. Pomysł na ten film chodził mi po głowie już od wielu miesięcy i w końcu czuję się spełniony, wiedząc, że jest to koniec. Historia szkoły obejmuje 40 lat, które musiałem skondensować do oglądanej przez Ciebie finalnej wersji filmu. Lecz i tak przy tak obszernym materiale nie sposób jest pominąć niektórych rzeczy lub popełnić drobnych błędów. Jeżeli znajdziesz jakiś błęd w tym materiale, to zostaw proszę po sobie komentarz. Ale również proszę o niego, jeżeli materiał się Tobie spodobał. Zostaw proszę po sobie suba i łapkę, chociażby z szacunku do pracy włożonej w ten materiał. Dziękuję Ci raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym filmie. Czarne serce.